Serdecznie pani dziękuję i przekazuję mikrofon dla młodzieży. Na krew poświęci. Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów.
od Belwederu do śniegów Tobolska. I znów przez wnuków grzmi piorunem czynów, pieśń, czyn, wspomnienie. To jedno, to Polska. Zapisana jest nie tylko historia naszej ojczyzny, ale też losy tych, którzy związani byli ze szkołami podchorążych rezerwy w Zambrowie. Wielu z nich walczyło podczas I wojny światowej o wolną Polskę, inni utrwalali to dzieło. Ale okres 21 lat niepodległości zakończył w 1939 roku. Brutalny akt agresji dwóch totalitaryzmów, hitlerowskiego i stalinowskiego, które bez wypowiedzenia wojny napadły zdradziecko na Polskę. Choć ledwie 5 lat wcześniej gwarantowały, że nie podejmą przeciwko Polsce żadnych aktów agresji. Oficerowie, podoficerowie oraz absolwenci zambrowskich podchorążówek wezwani rozkazami ruszyli na front bronić ojczyzny. Wroga pchnęli w tył, a
Historio, historio, cóżeś ty za pani, że dla ciebie giną, że dla ciebie giną chłopcy malowani. Historio, historio, czarna dyskoteko, nie pozwalasz wytchnąć ludziom ani wiekom. Historio, historio, jaka w tobie siła, żeś ty wszystkie światy z mapy poznosiła. Historio, historio, ty żarłoczne nicie, co dla ciebie znaczy jedno ludzkie życie? Absolwenci szkoły podchorążych rezerwy piechoty oraz mazowieckiej szkoły podchorążych rezerwy artylerii imienia Józefa Bema zdali wtedy swój egzamin z życia, egzamin z bycia Polakiem. Nie ma innego sposobu, by dowieść, jakie się wyznaje wartości, niż udowodnić to swoim życiem. Takie świadectwo dali oficerowie z Dąbrowa, zamordowani w katyńskim lesie. Ciemny był. Nogi grzęzną w topniejącym śniegu i słońce wyzute z wiosennych promieni. Polskich mundurów przesuwa się sznur, już i łaska Boża nie przenika cieni. Myśli skazane znasz tylko ty, Panie, a chwila jest krótsza niż modły w Obrójcu. O Jezus Maria, krzyk grozy zdławiony i strzał po strzale pod czaszką stłumiony i twarzy skrzepłe sowieckich zabójców. Krew sączy się w mundur, krew ciepła, wciąż ciepła. Aniele stróżu, wybić mnie z piekła. Echo strzałów w Katyniu grzmotami wciąż bije. I krew na mundurach jak stygwatie świeża, gdzie groby nieznane polskiego żołnierza i każdy stracony, a przecież wciąż żyje. Boże, przez mękę, mękę konania, daj ich ojczyźnie brzask zmartwychwstania. Wesprzyj ich słabnących, wolę do trwania, a im daj w raju odpoczywanie. Niech twojej miłości zadość się stanie. Amen. Ten guzik brązowy, jak sztandar pułkowy, katechizm na śmierć już znany. Zadaję pytanie, odpowiedz mi na nie. Zadaję pytanie, o Panie. Cheese!
historia obu szkół to historia oficerów, którzy bohatersko walczyli w obronie ojczyzny na frontach II wojny światowej. Ginęli w katyńskich lasach, organizowali konspiracyjną działalność przeciwko okupantom. Szli na śmierć, jak kamienie przed Boga rzucane na szaniec. Tym szańcem było dla nich również Powstanie Warszawskie. Miało trwać kilka dni, a trwało ponad 2 miesiące. Wśród obrońców stolicy znaleźli się między innymi Stanisław Godlewski, Cyprian Odorkiewicz, Eugeniusz Zenon Lokański. I znów walcz dzielna stolica. Znów spowiły ją łuny i dym. I na krwią zmroczonych ulicach znów wolności rozlega się hymn. Choć mundury nie zdobią nam ramion, choć nie każdy z nas nawet ma broń. Cała ludność Warszawy jest z nami. Każdy Polak podaje nam dłoń. Doświadczenie II wojny światowej odcisnęło swe piętno na pokoleniach Polaków. Przyniosło smutek, ale też i nadzieję, że była to już ostatnia krwawa ofiara złożona ojczyźnie. My należymy do pokolenia, które nie musiało oddawać życia za ojczyznę. Nikt nas z niej nie wygoni, nie wyśle na tułaczkę po świecie. Możemy żyć w pokoju, zabiegając o lepszy byt. Święto patrona naszej szkoły to doskonała okazja do refleksji na temat tego, jacy jesteśmy, czego pragniemy, dokąd w życiu chcemy zajść. My, młodzi Polacy. My nie chcemy więcej wojny, dlatego mamy obowiązek pamiętania o tych, którzy cierpieli, ginęli, po to, abyśmy obecnie cieszyli się wolnością. Wolność to nie cel, lecz szansa, by spełniać najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. A wolność
to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów. To wiara w ludzi, wolność. Ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się obudzić. My, młodzi Polacy, my z początku XXI wieku, zapatrzeni w ekrany komputerów, śpieszący ku marzeniom o wielkich domach, szybkich samochodach, wygodnym życiu, zatrzymamy się dziś na chwilę i zastanawiamy się nad tym, czym jest dla nas ojczyzna. Ojczyzna powinna być czymś ważnym dla każdego człowieka. Jest tylko jedna. Ojczyzna jest czymś, czego nie można kupić. Jest bezcenna. To nie tylko ziemia, kultura czy historia. To ludzie, którzy ją zamieszkują. Ojczyzna jest domem. Jednym, wielkim, pięknym domem. To nie tylko kawałek miejsca na mapie, ale i my, Polacy, którzy ją budujemy, tworzymy. Ojczyzna to miejsce urodzenia. Pola, łąki, kwiaty. Tyle lat jesteśmy razem. Miła, wybacz. Ale wszystko tak jak trzeba chyba nie jest. Gdy musimy siebie ciągle przypominać, że ty dla mnie, ja dla ciebie istniejemy. Przecież nie mam żadnej innej poza tobą i mieć nie chcę. Tyś jest wieczna i jedyna. Naszym sercom zagroziła tak jak słowem niedokrwistość, zniechęcenie i rutyna. Póki czas, lepiej otwarcie ze mną pomów, zanim złość lepszy numer ci wykręca. Chyba prawo mam, by w moim własnym domu więcej w oczy mi patrzono, mniej na ręce. Wiem na pewno, że ze sobą zostaniemy, chociaż w życiu nam układa się nieprosto. Nie możemy rozstać się trzasnąwszy drzwiami. Moja miła, moja droga, moja Polska. Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma. Mówisz mi, że nad Polską szary mły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna. I cóż ja odpowiem ci. Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżytych tyle lat, może to ten pszeniczny zapach chleba, może to Gwiazda.
prawda. Coś, co każe i powracasz tu. Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach wzu. Może to ciany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe i powracasz tu. Coś, co każe i powracasz tu. Dzisiejsze święto, święto patrona szkoły, święto szkół podchorążych rezerwy, przekonało mnie, że nie chciałbym mieszkać w innym kraju. Nie umiałbym się tam odnaleźć, nie znalazłbym swojego miejsca. We własnym kraju jest jakoś inaczej. On jest jak duży dom, a jego mieszkańcy to jedna wielka rodzina. Jestem dumna z tego, że jestem Polką. Urodziłam się tu, wychowałam. Nie chciałabym opuścić tej ziemi. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Gdy los cię rzuci gdzieś w daleki świat, gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu. Osiągniesz to, co chcesz, za rok, za parę lat, lecz gdy zdobędziesz wszystko już z dalekich stron. Powrócisz tu, powrócisz tu,
zamknąć, poczuć sztandarowy, sztandar szkoły, wyprowadzić.